Kto jest najważniejszą osobą w Twoim życiu? Takim pierwszym po Bogu? Oczywiście zakładając, że Bóg jest tym pierwszym. Witam Was, dziewczyny, kobiety, panie i panowie, jeśli zechcą do nas dołączyć, dlatego że są to spotkania dedykowane kobietom i mówiące o kobietach, o bohaterkach Biblii. Mamy już za sobą całą długą serię, długi cykl spotkań poświęconych Ewie. Było rzeczywiście tych spotkań sporo, ale tam budowałyśmy bazę dla tego, co przed nami. Natomiast dziś poznamy nową bohaterkę. W czasie tych spotkań poznajemy sylwetki kobiet, o których czytamy w Piśmie Świętym, ale poznajemy też Biblię, poznajemy też Słowo Boga, poznajemy też Pismo Święte w jego niezwykłości, niesamowitości i poznajemy tego, który jest rzeczywistym autorem tej niezwykłej księgi, samego Boga. Poznajemy jego charakter i poznajemy jego zamysł dla ludzkości. A na tym tle możemy też przyglądać się sobie i swojemu życiu. Adam i Ewa opuścili raj i zamieszkali na nieprzyjaznej sobie ziemi i dali początek rodzajowi ludzkiemu. Niestety zapoczątkowana przez nich tendencja do schodzenia z dróg bożych stała się także udziałem ich potomków. Ludzie coraz bardziej i bardziej pogrążali się w niegodziwości, w nieprawości i w końcu zepsucie osiągnęło poziom, jakiego Bóg nie zamierzał tolerować i zesłał potop. Zesłał na ziemię potop, który zgładził jej mieszkańców, ale czytamy, że jeden człowiek znalazł upodobanie w Bożych oczach. Noe, człowiek prawy, wyróżniał się nieskazitelnością wśród współczesnych sobie ludzi. W przyjaźni z Bogiem żył Noe. Bóg ocalił go, a ze względu na niego. I to jest fraza, która nieraz będzie powtarzała się w czasie naszych spotkań. Wtedy, kiedy czytamy Biblię, też tę frazę widzimy. Ze względu na kogoś. Najczęściej Bóg działa ze względu na siebie, ze względu na swoje imię, ze względu na swój charakter. Ale są też pewni ludzie, ze względu na których Bóg działa w pewien bardzo taki specyficzny i ciekawy sposób. A więc ze względu na Noego ocalił trzech jego synów, ich żony, no i oczywiście żony Noego, a więc 8 osób. Co do tych synów, jest pewna ciekawostka z nimi związana. Otóż w genealogii, w genealogiach podawanych w Piśmie Świętym zwykle znajdujemy imię ojca i imię syna, który urodził się w określonym roku życia ojca. Natomiast gdy czytamy o Noem, to czytamy, że gdy Noe miał 500 lat, urodzili mu się Sem, Ham i Jafet. Czyżbyśmy mieli do czynienia z trojaczkami? Być może tak. Z trojaczkami, z których pierwszy na świat przyszedł Sem. A więc cała ósemka została ocalona potopu. Ale jakiś czas po potopie miało miejsce bardzo przykre wydarzenie w rodzinie Noego. Otóż najprościej mówiąc, bo możecie o tym przeczytać. Możecie o tym przeczytać w 9 rozdziale Księgi Rodzaju. Ale najprościej mówiąc, Ham nie uszanował swojego ojca w jego słabości i nagości. I kiedy Noe o tym się dowiedział, rzekł, bardzo ważne słowa zostały przez niego wypowiedziane. Niech będzie przeklęty Kanaan. Niech będzie najniższym sługą swych braci. A potem dodał, niech będzie błogosławiony Pan, Bóg Sema. Niech Kanaan będzie jego sługą. Niech Bóg da Jafetowi dużą przestrzeń i niech on zamieszka w namiotach Sema, a Kanaan niech będzie jego sługą. Słuchajcie, to są niezwykle ważne słowa i one często bywają niedoceniane, ale one znajdują swoje bardzo poważne reperkusje w późniejszej historii. Te słowa to jest
rodzaj ojcowskiego testamentu. I z takim testamentem niejednokrotnie też będziemy spotykały się, kiedy będziemy czytać historie biblijnych bohaterów. W takim testamencie zwykle syn pierworodny otrzymywał największą część ojcowskiego dziedzictwa. A tym najważniejszym, najistotniejszym dziedzictwem, które Noe miał do przekazania, była relacja z Bogiem. Z Bogiem, z którym Noe żył w przyjaźni. I w swoim testamencie, zauważcie, Noe ogłasza Boga Bogiem Sema. Niezwykle ważna rzeczywistość, prawda, o której nie możemy zapominać. Jafet ma doświadczać błogosławieństwa w pewien sposób pod parasolem Sema i ma cieszyć się dużą przestrzenią. I kiedy patrzymy na to, w jaki sposób rozchodziły się ludy po czasie potopu, to rzeczywiście widzimy tą niezwykłą przestrzeń, którą zajmuje Jafet. W najgorszej sytuacji znalazł się Ham, którego imienia ojciec nawet nie wymienił. A wymienił imię jego syna, czyli swojego wnuka, Kanaana. Co za tym idzie też, no, obejmuje to dalszych potomków. Podobnie zresztą jak błogosławieństwo, ta część błogosławieństwa testamentu obejmuje potomków Sema i Jafeta. Więc Kanaan i dalsi potomkowie zostają, i teraz słuchajcie, to są trudne słowa, ale niezwykle ważne. Oni zostają w pewien sposób wykluczeni spod obszaru błogosławieństwa. To jest konsekwencją tego, co zrobił Ham. Ale mówię, w pewien sposób zostają wykluczeni spod obszaru błogosławieństwa, dlatego że droga do błogosławieństwa Bożego nie jest dla nich w pełni zamknięta. Wszyscy ci, którzy mają serca szczere i otwarte wobec Boga, przed Bogiem, dla Boga, będą mogli z powodzeniem w ten obszar wejść. I zobaczymy to niejednokrotnie. I to właśnie spośród potomków Sema wywodzi się ród, którego genealogia doprowadzi nas do człowieka imieniem Terach i też do naszej dzisiejszej bohaterki. Gdy Terach miał 70 lat, urodzili mu się synowie Abram, Nachor i Haran. Oto dzieje potomków Teracha. Terach był ojcem Abrama, Nachora i Harana, a Haran był ojcem Lota. Haran zmarł jeszcze za życia Teracha, swego ojca, w kraju, w którym się urodził, w Ur Chaldejskim. Abram i Nachor wzięli sobie żony. Imię żony Abrama było Saraj, imię zaś żony Nachora – Milka. Była to córka Harana, który miał jeszcze drugą córkę imieniem Miska. Saraj była niepłodna, nie miała więc potomstwa. Terach, wziąwszy ze sobą swego syna Abrama, Lota, syna Harana, czyli swego wnuka, i Saraj, swą synową, żonę Abrama, wyruszył z nimi z Ur Chaldejskiego, aby się udać do kraju Kanaan. Gdy jednak przyszli do Haranu, osiedlili się tam. A więc Terach, mając 70 lat, zostaje ojcem Abrama, Nachora i Harana. A więc znów wszyscy rodzą się w jednym roku. Czyżbyśmy znów mieli do czynienia z trojaczkami biblijnymi? Tak to wygląda. Haran zmarł najwcześniej, pozostawił po sobie syna Lota i dwie córki, Milkę i Iskę. Nachor poślubił Milkę, czyli swoją bratanicę, natomiast żoną Abrama została Saraj. I jak się dowiemy troszkę później, Saraj była ich siostrą przyrodnią. Była z tego samego ojca, była córką Teracha, natomiast miała inną matkę. I dowiadujemy się też od razu, że Saraj była niepłodna, co dla kobiety jest ogromnie trudnym doświadczeniem, bo tak jak mówiłyśmy w kontekście Ewy, kobieta ze swojej natury jest matką, jest chawą, jest dającą, przekazującą życie. I właśnie Saraj będzie naszą kolejną bohaterką. Wszystko to, o czym mówimy, o czym będziemy mówić, dzieje się około 2000 roku przed narodzeniem Chrystusa. Badacze plasują te wydarzenia tak mniej więcej na 1850-1800 lat przed
narodzeniem Jezusa Chrystusa, albo jak ktoś woli, przed naszą erą. I czytamy, że Terach wziął ze sobą swojego syna Abrama, Lota, syna Harana, czyli swego wnuka, i Saraj, swą synową żonę Abrama, i wyruszył z Ur Chaldejskiego, w którym mieszkali, do kraju Kanaan. Kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, to tam Szczepan w swojej przemowie mówi tak. Bóg chwały ukazał się ojcu naszemu Abrahamowi, gdy żył w Mezopotamii, zanim zamieszkał w Haranie, i powiedział do niego: opuść ziemię swoją rodzinną i idź do ziemi, którą ci wskażę. Wtedy wyszedł z ziemi chaldejskiej. No więc jak to było? Jak to było? Być może było to tak, że Bóg ukazał się Abrahamowi w Ur Chaldejskim, i polecił mu wymarsz z tej ziemi. Abraham w posłuszeństwie gotów był to zrobić, ale Terach, jego ojciec, być może postanowił mu towarzyszyć. Albo Abraham nie chciał zostawiać Teracha samego w Ur, i Abraham albo wspólnie z ojcem postanowili, że najpierw pójdą do Haranu, gdzie Terach zostanie ze swoim synem Nachorem, pod opieką Nachora, zamieszka z Nachorem. Bo najwyraźniej Nachor już właśnie w Haranie przebywał z Milką, swoją żoną. Natomiast w Księdze Rodzaju Terach zostaje nam przedstawiony jako lider podróży. Jest seniorem rodu, więc nic dziwnego, że tak właśnie autor nam to przedstawił, tę historię. W każdym razie nie wiemy, jak to dokładnie było, ale tak czy inaczej cała rodzina opuszcza Ur. I zwykle uważa się, że to Ur, Ur Chaldejskie, to było to Ur, które jest położone w pobliżu miejsca, gdzie Eufrat łączy się z Tygrysem, żeby potem znaleźć ujście w Zatoce Perskiej. Ale jest też pewne prawdopodobieństwo, że chodzi o inny Ur. I o tym pisał już Józef Flawiusz. To był historyk żydowski żyjący w pierwszym wieku po narodzeniu Chrystusa czy naszej ery. I on lokował to Ur mniej więcej na tej szerokości geograficznej, na której leży Haran. I to ma pewne uzasadnienie, dlatego że potem będziemy czytać, iż rodzina Abrama, więc Teracha, mieszkała za rzeką. To pojęcie rzeka odnosiło się głównie do Eufratu, do wielkiej rzeki Eufrat. Więc to określenie mieszkali za rzeką rzeczywiście kierunkuje nas tak ku temu Ur północnemu. No ale na pewno nie wiemy. Tak czy inaczej, i jedno Ur, i drugie znajdowało się na terenach, które były zamieszkiwane głównie przez potomków Hama. No ale jak widzimy, zamieszkali tam też i osiedlili się potomkowie Sema i potomkowie, najprawdopodobniej też potomkowie Jafeta. Ale dlaczego Bóg ukazał się właśnie Abramowi? Dlaczego do Abrama się zwrócił? I słuchajcie, znów nie wiemy tego z pewnością. Jest mnóstwo takich sytuacji, o których będziemy mówiły, nie wiemy na pewno. Ale możemy wysnuwać pewne wnioski, możemy myśleć, możemy się zastanawiać. To, co wiemy na pewno, to to, że Bóg zna ludzkie serca. I że oczy Pana obiegają całą ziemię, by wspierać tych, którzy mają wobec Niego serce szczere. Może więc takie było serce Abrama. Serce szczere, serce, które biło dla Boga, jego przodka Sema. I temu Bogu Abraham chciał oddawać chwałę, tego Boga szukał, temu Bogu chciał służyć. I ten Bóg wezwał go do niezwykłej przygody. Celem podróży miała być ziemia, którą Bóg mu wskaże. Wiele lat później autor listu do Hebrajczyków napisze, posłuchajcie. Dzięki wierze ten, którego nazwano Abrahamem, usłuchał wezwania, by wyruszyć do ziemi, którą miał objąć w posiadanie. Wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Dzięki wierze przywędrował do ziemi obiecanej jako ziemi obcej, pod namiotami mieszkając z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tej samej obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta zbudowanego na silnych fundamentach,
którego architektem i budowniczym jest sam Bóg. O jakie miasto tu chodzi? O jaką ziemię tu chodzi? W każdym razie przygoda Abrama z Bogiem i jego wędrówka miały nie tylko ten ziemski wymiar, ale tym ziemskim, w tym ziemskim wymiarze. Celem wędrówki miał być Kanaan, tereny położone na wschodnim wybrzeżu Morza Śródziemnego. Ale wędrowcy zatrzymali się najpierw w Haranie. I to zatrzymali się tam tak długo, że jak czytamy, można było powiedzieć wręcz, że osiedlili się tam. Więc to był długi wstęp, ale cały czas bardzo mocno dotyczy naszej bohaterki, Saraj. I teraz zauważmy, Saraj w tym tekście, chociaż była córką Teracha i przyrodnią siostrą Abrama, zostaje określona i zostaje nazwana synową Teracha i żoną Abrama. I znów drobiazgi, ale te drobiazgi mówią nam bardzo, bardzo dużo. Otóż pokazują nam, jak wysoki jest status żony. Status żony jest wyższy niż status córki. Status żony jest wyższy niż status siostry. Więc Sara jest bardziej żoną Abrama niż jego siostrą i niż córką swojego ojca. W kontekście omawiania historii związanej z Ewą mówiłyśmy sobie, że małżeństwo dla Boga ma niezwykłą rangę i będziemy to podkreślać niejednokrotnie. To jest wyjątkowy, bardzo szczególny związek, dla którego Bóg ma niezwykły zamysł. Tutaj ponownie to zauważamy, ponownie to podkreślamy. Nie relacja rodzic-dziecko, nie relacja jakakolwiek inna, brat-siostra, ale relacja mąż-żona jest tą najważniejszą i pierwszą relacją w rodzinie. Wiele problemów, które są w naszych małżeństwach, wynika z niedocenienia lub z lekceważenia, albo po prostu z niewiedzy o tym właśnie fakcie. Więc jeśli zależy nam na dobrym, fajnym, szczęśliwym małżeństwie, to relacje ze współmałżonkiem musimy postawić na pierwszym miejscu i żadna inna relacja nie może jej przesłonić. Nawet relacja z naszym najukochańszym, malutkim, ślicznym bobasem, który potem wyrośnie na wspaniałego, dorosłego człowieka. Dzieci są darem danym nam na pewien czas. Relacja z mężem, z żoną jest tą relacją numer jeden. Jeśli jesteś żoną, to twój mąż w hierarchii priorytetów jest dla ciebie tym pierwszym po Bogu, według Bożego zamysłu, według Bożego planu. I z nim właśnie, z mężem, splecione są twoje losy, tak jak losy Saraj splecione były z losami Abrama. Refleksja, która może wypływać z tego dzisiejszego naszego tutaj spotkania. W zamyśle Bożym najważniejszą relacją po relacji z Bogiem jest relacja ze współmałżonkiem. A pytania, nad którymi zachęcam cię, żebyś się zastanowiła, zachęcam was, żebyście zastanowiły się, może porozmawiały z koleżankami w grupce. Jakie role rodzinne są twoim udziałem? Córka, matka, żona, siostra, synowa, teściowa, babcia? W której z tych ról czujesz się najbardziej, a w której najmniej komfortowo? Która z tych ról jest dla ciebie najważniejsza i czy ludzie patrzący na twoje życie zgodziliby się z twoją odpowiedzią i oceną? I ostatnie, co na temat priorytetów osób w twoim życiu powiedziałby twój mąż? Jeśli go oczywiście masz. I czy coś przypadkiem nie powinno ulec zmianie? Zapraszam na następne spotkanie, a jeśli uważacie, że warto te spotkania kontynuować, jeśli wam się podobało, dajcie znak, zalajkujcie. Też zachęcam, piszcie do nas. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam na następne spotkanie.